chociażby w przypadku Snaxa i Innocenta właśnie po stronie Anonymo zaczęli z grubej rury zawodnicy Anonymo. Od razu podejście pod bombsite dolny i to właśnie Demo zgarnia pierwszą eliminację. Już Olimp zostaje wykasowany, chociaż tutaj jeszcze na blisko dwóch przeciwników, no ale jednak Anonymo ma całkiem niezłą sytuację, z tym, że bomba dopiero teraz będzie podłożona, a to jest 3-3. No dokładnie, tutaj udało się w międzyczasie wyrównać ekipie M1NN. Dobrze, pochylnie, bardzo ważna wymiana, ale też szybki wyjazd od tych krótkich drzwi, co z wielką łatwością wykorzystuje Snax. No i doskonale zdają sobie sprawę w tym momencie zawodnicy Anonymo, gdzie jest ten ostatni rywal. Na siłę tej walki nie szukają, a Kinga chciała skutecznego killera i takiego. Ciekawe, Kritty od razu gra na pochylnie, a zobaczmy, że Anonymo chyba i całą piątką pod pochę się szykuje. No dla Krittygo jest to spokojnie szansa na minimum jedną eliminację. Ta oczywiście się pojawia. Ten flash rzucony zbyt głęboko, Kritty, ależ tu sporo zrobił, 270 obrażeń, no ale Olimp to jest ta osoba, która oddaje życie za darmo po raz kolejny. To ciągle pod Olimpa rozgrywają to gracze Anonymo i to, że był Kritty, dało tylko wyrównanie. A wydawało się, że po tym pierwszym fragu od snajpera będzie to wyglądało dużo lepiej dla M1N1. A teraz jednak troszkę wszystko nam zwolniło. Richie wciąż pozostaje na górnym bombsite. Na dole oczywiście pozostaje tylko ISO, ale to jest zawodnik, który może sobie z tym nie poradzić. Tym bardziej, że postawa raczej defensywna. Także Anonymo w tym momencie ma wręcz darmowy ten bombsite B. Ale tutaj trzeba będzie jeszcze zabezpieczyć pozycję. Już dorzucone granaty. No i właściwie patrząc na te ostatnie rundy, to faktycznie cały czas tutaj mamy walkę właśnie pod tym bombsite'em B. Jeden tym razem sobie z tym poradzi, bo jest zapalający, jest błyskowy u Richiego, ale brakuje defa, to też może być problem. Chociaż oczywiście najważniejsze tutaj będzie pierwsze starcie, te pierwsze fragi, ale jednak to Demo daje o sobie znać. I w tym momencie przewaga Anonymo, 3-2, Demo, jeszcze ładna seria, jeszcze mu mało, ale w końcu skontrowany przez ISO. Tylko że tego czasu robi się bardzo mało i fantastycznie... Podpisuje się pod tym, zdecydowanie. Asystent Kubika Morgan, ale dobra, zostawmy ten temat, bo ISO pokazuje, że żadna przerwa nie będzie potrzebna. Dokładnie, świetne otwarcie, ale pamiętajmy, że M1N1 już miało rundy, gdzie 5-3 to było za mało. Mówię oczywiście o akcji Krittygo. Wcześniej, bliżej pochylni na bombsite dolnym, jest już ref. Ten osamotniony. Pamiętajmy, że ref w tym sezonie z Mistrzostw Polski nie radzi sobie najlepiej. Bodajże zawodnik z najniższym współczynnikiem KDN, ale teraz powinien zrobić więcej, chociaż on ujawnia swoją pozycję. Dopiero teraz zdobyta eliminacja. No Snax z rewanżem, ale widać, że sporo go to kosztowało zdrowia. Krittygo też nie zdążył zareagować i... No co ciekawe, gracze M1N1, wszyscy gotowi, ale od strony pochylni. No teraz Snax, wydaje się, że za tego smoka może zrobić wiele. W sumie zostaje sam, no ale M1N1 zdążyło szybciutko zareagować. Jest. Tych drzwi są czyste, więc tutaj za moment będzie walka, ale no właśnie od strony BS-a Olimp. Zawodzi, naprawdę widać, że ten początek spotkania go mocno wybił z rytmu. O tak, są te problemy Olimpa faktycznie przy tym dolnym mobsajcie, ale koledzy za chwilę będą to chcieli wszystko ratować. No i ref jest na dobrej drodze. Od razu wyrównanie, Kritty wcelowane, więc na razie Anonymo nawet jeszcze nie przejęło tego bombsite'u. Ale Kritty zaczyna się zastanawiać, no bo jednak rywal nie przyspiesza, nie ma tego podejścia. I tu faktycznie oglądamy jeszcze kombinację od Anonymo. Widać po snajperze M1, że ma kłopot, tymczasem Innocent, jednak ISO go tutaj łapie. Ważny frag, w międzyczasie jeszcze walka na górze i Richie maszynka to wszystko kończy. No, widzimy, że i tak fraguje, gdzieś 9 eliminacji zgarnął. Teraz będzie szansa na kolejne, tam podsadzka i ten granat. Zobaczmy, ile wyrządzi szkody, no niezły, chociaż wydawało się, że będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Teraz Olimp przy pojedynczych drzwiach, Innocent skontrowany, no ten nie może się w tym spotkaniu odnaleźć. Cały czas tylko dwa fragi dla zawodnika, który naprawdę błyszczał w pierwszym tygodniu. No ale to jest to, o czym mówiłem. Ci, którzy zagrali gorzej, później mogą zagrać zupełnie inaczej. Że to jest kwestia dnia, to jest kwestia spotkania, ale patrząc na to, co się dzieje teraz, na razie to nie jest spotkanie. A oczywiście nie wiadomo, jaki będzie, ale mimo wszystko, no nikt jakoś nie ma tam specjalnie obaw. Zobaczymy, czy słusznie. Na razie Anonymo ma spore problemy, ale no, w tej rundzie jest zbudowana przewaga i może będzie taka jedna runda na osłodę, na zakończenie tej pierwszej połowy. Ale sporo tej walki na dworze. ISO gotowy, by złapać Demon, ale tutaj uznał chyba, że już nie ma czasu
na to, by rozprawiać się ze swoim rywalem, trzeba przejść do odbijania bombsite'u B, gdzie Anonimo no, jest świetnie zastawione. Wydaje się, że tutaj tych szans zbyt dużych nie ma. No ale poczekajmy, tutaj już nie takie rzeczy wyprawili nam zawodnicy z ekipy M1-1. Dorzucony jeszcze smog, by ułatwić sobie te wyjście. Demo złapany, znak celowany. Na szczęście dla niego Frega zdobywa do tego jeszcze, zajmuje bardzo dobrą pozycję. Oj, za wolno M1-1 to wszystko robi, nie ma jakiejkolwiek szansy. No i Anonimo w końcówce zgarnie jeszcze szósty punkt. Skupiamy się na kolejnej pistoletówce i zobaczymy, czy M1 też będzie tutaj takie mocne. No i co ciekawe, oni również decydują się na raszy od pochylni. Wygląda to bardzo dobrze. Wypracowana przewaga 4-2, plus jeżeli chodzi o rotację pod bombsite B, no Snax z CZ-ką na ten dystans może mieć troszkę większe problemy, no ten będzie liczył na idealny moment na wychylenie, sporo tego skanowania, no i widzimy, że chwilowo przynajmniej Snax z tej rundy jest wyłączony. No temu akurat od strony pochylni, a Snax, ależ tutaj został zgaszony przez ISO. No, jedyne chyba co pozostało ostatniemu żyjącemu zawodnikowi Anonimo, to po prostu zachować kamizelkę i smoke na rundę kolejną. W tej okazji do tego, by rywala upolować. Po to też, by Black Tearsa nikt nie sprawdził w tym miejscu i taka opcja jak najbardziej istnieje. Chyba, że tam Olim gdzieś jest wcelowany, ale nie, ten widzimy, że wcelowany, ale na głęboko. Snax cały czas baituje dla swojego kolegi, cały czas liczy na to, że uda się to wykorzystać. No ale ten timing fatalny, jeżeli chodzi o gracza Anonimo. Dopalona jego pozycja, chociaż w międzyczasie i tak udało się ustrzelić rywala, a do tego jeszcze wycofać się do magazynu. Griffy ze sporymi problemami. No i na bombsite B Demo, on ma MP9 i to może być ważna broń, chociaż zobaczmy, że rywal wychodzi od krótkich drzwi, co niestety oznacza, że Demo jest darmowym fragiem. Gdyby jeszcze to było wejście od tej drugiej pozycji, faktycznie byłaby nadzieja. No ale teraz już na bombsite B bez defensywy, chociaż mało tego czasu dla zawodników M1. Już zbierają się gracze Anonimo, 5 sekund na zegarze, ta bomba nie będzie podłożona. I smoke, więc bezpiecznie można było podkorać bombę. Mimo że chwilę później Snax zgarnął eliminację, to było za mało. No nie z maszynką takie numery. I proszę, o wilku mowa. 17 zdobyta eliminacja. On to czuje, on wie, że tutaj trzeba teraz to przetrwać i będzie dużo łatwiej, chociaż Anonimo stawia opór po raz kolejny. Killar jeszcze gdzieś tam delikatnie obija Richiego, ale wciąż to jest te wyrównanie, 3-3. No i nieco spokojniej teraz zawodnicy atakujący, w międzyczasie Innocent. No ale po drugiej stronie gotowy jest Olimp, chociaż gracz Anonimo, czy on to sprawdzi? No niekoniecznie, a Olimp plecami, także pozycja niesprawdzona przez Innocenta, chociaż to i tak może być spora niespodzianka, gdy ten to zajdzie od dworu. Tyle, że rywale już wchodzą na bombset górny, więc Innocent będzie tutaj spóźniony. Widzieliśmy, że jeszcze chciał chwilę przyspieszyć z tą kosą, ale i tak bomba już prawie na miejscu. Chociaż tam jeszcze po drabinie wchodził jeden z zawodników Anonimo. To na pewno da szansę Innocentowi na to, żeby sprawić niespodziankę. No zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, bo na razie się tutaj troszkę do tego zabierał, powoli dokładał ten granat, ale Killar i tak nie mógł się wydostać. Do tego przecież pozycja Innocenta jest doskonale znana. Na górze jeszcze próbuje Demo, ale teraz to jest klacz 1-3. I Demo z jedną eliminacją, ale to będzie za mało. Bo może być takie problemy, żeby w ogóle walczyć w tym meczu. No, atak może nie był zły, wygrywali 5-0. I od tamtej pory Anonimo wygrało tylko dwie rundy, z czego jeszcze jedną w ataku i jednego forsa w CT. I to jest tyle. I to mnie niepokoi, to już jest myślę, że spora niespodzianka, że właśnie tylko takie rundy do tej pory zgarnęli zawodnicy tej organizacji. No dokładnie, tutaj faktycznie bez dobrego wejścia w tą pierwszą połowę sytuacja mogłaby być niesamowicie krytyczna. Ale na pewno chcą powalczyć jeszcze o poprawę tego wyniku. Gdzieś te małe punkty mogą mieć znaczenie. Gdy okaże się, że przykładowo ekipy będą miały ten remis, będą miały tyle samo punktów, no okaże się, że M1-1 wygra do 7 Duke'a, Anonimo, nie wiem, do 10 Vertigo i M1 wyjdzie dalej, a Anonimo przykładowo nie będzie w playoffach. Takie sytuacje mogą faktycznie się pojawić. Na razie pytanie właśnie, ile jeszcze Anonimo nam tej walki pokaże, bo no same skany wyglądają dobrze. Spora szansa na to, by eliminację zgarnąć, ale co robi Olim? Bo on tutaj jest gotowy, by wygrać całą tą mapę tak naprawdę dla swojej ekipy. Demo z szybkim rewanżem. No ale też widzimy, że M1-1 zna doskonale pozycję jednego, jak i drugiego rywala.
Chociaż właśnie Olimp mocno bity, teraz jednak Iso daje tę przewagę liczebną. Demo pozostaje sam, ale tutaj jeszcze jest walka. Dorzucony granat, chociaż ten nie zadaje obrażeń. A tylko, że zawodnik Anonimo nie ma zestawu do rozbrajania, chociaż trzy fragi w tej rundzie już są. Olimp jednak pełna kontrola i faktycznie M1-1 wygrywa to spotkanie. Punktów. Tak jak dzisiaj Wisła, która wygrała dwa spotkania z drużyną Mad Dogs Pack, tak może właśnie M1-1 to też będzie zespół, który dzisiaj po prostu zgarnie 6 punktów. Na razie jednak delikatne problemy w rundzie pistoletowej, bo to Anonymo buduje przewagę. Gritty teraz jednak z szybkim rewanżem. No i tak jak w pistoletówkach bywa, tutaj szybkie fragi, szybkie wychylania. No ale jednak Demo odnalazł jednego z rywali. Teraz jeszcze Black dokłada fraga od siebie i zobaczmy na to, jak mało HP mają zawodnicy M1. W tym momencie przewaga 4-1 i Demo pokazuje podsadzony. Snax chyba chce to sprawdzić. Tutaj wydawało się, że będzie wcelowany snajper Anonimo, ale jednak też tej podsadzki już nie widać. Olimp na blisko przy rampie. No tutaj jest podejście pod rywala i to była dobra decyzja. Black już wykasowany i tym razem przewagę mają zawodnicy M1. Ale oczywiście Anonimo tutaj jeszcze ma sporo miejsca, by taką walkę podjąć. Wiemy doskonale, jak to jest z tymi pojedynkami bliżej. Aj, proszę bardzo, Kelar już to wszystko wyrównuje jeszcze. Iso pokazuje nam sporo agresji. No i co ciekawe, Demo wydaje się, że jest naprawdę bliski tego, by fraga zdobyć. Bardzo dobry nade jeszcze pod nogi zawodnika CT. No i Iso szuka teraz miejsca bliżej tego smoka. Snax z bardzo prostym fragiem na KD Team. No i w tym smoku pytanie, czy spodziewa się rywala. Wydaje się, że tak. Tutaj Demo wcelowany. Złapany finalnie Iso. No i dla Anonymo jest już naprawdę spora przewaga, bo mówimy tu o 4-1. Richie zostaje sam. No ten jeszcze liczy na to, że uda się walkę nawiązać, ale Demo, jak on się pewnie czuje. Forma jednego zawodnika czy dwóch to właśnie często za mało, żeby cieszyć się z wygranego meczu. A teraz już podejście, ale też podchodzą agresywnie zawodnicy M1-1. Iso na blisko, tam jeszcze drucony błyskowy. Olimp to wykorzystuje, ale jednak Snax od razu się rewanżuje. I tutaj właściwie nikt nie ma przewagi. Mamy 3-3. Anonimo cały czas na rampie, no ale też widzimy, jakie jest ustawienie zawodników CT. Oni tutaj przecież poznali już sporo informacji, poznali położenie rywala, więc pojawiła się ta szybka rotacja. Anonimo faktycznie nie chce się stąd wycofywać, więc za chwilę będzie gorąco. Za chwilę faktycznie zobaczymy tę walkę przy bombsite A. Gritty jeszcze od strony rusztowania. No tam akurat jeden z zawodników Anonimo, ale Demo nie spodziewał się snajpera i teraz wszystko w rękach Innocenta. Pół minuty na zegarze, ale ten jest w bombsite przy tych smokach, więc to może być jakaś niespodzianka. Chociaż powolutku już tam atakowano od pleców. Richie maszynka, pierwszy frag od niego. Wykorzystanie przewagi i faktycznie będzie drugie zwycięstwo. Ref celowany, ale ten prawie w ogóle nie zadał obrażeń. No łatwiutko tutaj Anonimo też pokazuje, że i pod bombsite'em B zaczynają działać, ale też należy zrozumieć, właśnie tych graczy na B tracą oni zaufanie do kolegów z tego drugiego BS-a, więc sami decydują się na warianty, których, nie wiem, normalnie przy wyniku 3-0 dla nich by nam nie zaprezentowali. Więc to jest taki klasyczny efekt domina, który no, może się pojawiać. Richie, co ciekawe, ma wsparcie w kilku kumplach, sam jednak zdobywa tylko jedną eliminację. Na środku jednak Olimp i na bombsite Backrity robi różnicę, ale to wszystko i tak oznacza wyrównanie. Teraz to jest 2-2. No, do tego Snax pozostaje przy życiu i Innocent gotowy do pomocy, bardzo ładny head. I zostaje tylko Iso. Jego pozycja jeszcze nie jest znana, co przez chwilę mogła mu ułatwić zadanie, no ale pod sam koniec sprzedał swoją miejscówkę. Jego zawodnika naprawdę nie ma się czym przejmować. 10-1. I znowu ogromne braki po stronie M1-1. Leci maszynka na blisko, no z tej pozycji zrobił całkiem sporo. Pierwszy zdobyty frag, do tego poobijany jest jeszcze Innocent i być może Ref za chwilę to wykorzysta. Teraz ładnie i on i Gritty i znowu jest przewaga po stronie M1. Anonimo, mimo że ma mnóstwo czasu, to nie może się wycofywać, bo leży bomba, a Ref dokłada kolejną eliminację. I czy teraz Snax sobie z tym poradzi? No już wyrzucona snajperka, nie chce tej broni oddawać przeciwnikom. Więc na razie zawodnik Anonimo pozostaje tylko z Diglem. Ale to będzie ciężko, tutaj przecież trzech rywali w BS-ie. Daje sobie te szanse Snax, chociaż Gritty tej szansy mu nie dał. To właśnie nie ma takich świetnych akcji, że przegrywa dużo tych starć, ale teraz wziął to na siebie. Dobra ustawka, eliminacja zdobywana, ale to już za nami. Teraz kolejna runda, gdzie Snax rozpoczyna i Gritty troszeczkę spóźniony.
znać. Jeszcze miał ochotę na wychylenie, chociaż tam dorzucone zapalające, więc już nie ryzykował zawodnik Anonimo. O, tu musiało zaboleć. Demo 14 HP, ale on pokazał, od początku Vertigo pokazuje, że na niego też trzeba uważać. I mimo, że były tutaj spore braki po stronie Anonimo, widzimy, że i tak jest ta przewaga liczebna. Mnóstwo jeszcze czasu, bo ponad minuta dla nich. RF bliziutko. Black jednak za chwilę to będzie sprawdzał. Odemo mocno bity, więc to będzie bardzo łatwy cel dla Rewa i faktycznie ten już daje eliminację. Chociaż Black od drugiej pozycji, tymczasem Innocent, no... Wtedy, kiedy zespół go potrzebuje, to widać, że jest, że on tutaj też faktycznie potrafi dołożyć te trafienia od siebie. I teraz już 3 na 1, gdzie Anonimo... No, wydawało się, że ma przejęty bombsite, ale oczywiście widzimy też pozycję Snaxa. Ten już wcześniej przeszedł przez bombsite B, więc będzie powrót, będzie rotacja, ale nie będzie jeszcze wykończenia przez zawodnika Anonimo. Wydawało się, że na spokojnie to zrobi Snax, a przecież Kitty ma snajperkę, więc tutaj panowie z Anonimo mogą mieć problem. Na razie zatrzymali się, czas leci, 17 sekund na zegarze. Nie ma granatów, trzeba się wychylić, zagrać na rewanż. Creed jednak tylko obija Blacka, teraz też poobijany Innocent i na szczęście dla nich 11-4. No to jest coś, co powinno być bardzo łatwe, ale tylko teoretycznie, żeby za chwilę to wykończyć, żeby zgarnąć 3 punkty za ten dzisiejszy dwumecz. Chociaż w pistoletówce na razie się to dobrze nie układa, bo Killar już oddaje swoje życie. Zobaczmy, że tutaj nie ma jakiegoś przyspieszenia. Ref jest co prawda bardzo blisko, ale koledzy z bombą teraz próbują to domykać i próbują atakować na bombsite Bay. To jest świetna decyzja, ponieważ tam nie ma defensywy. Anonimo się w tym troszkę pogubiło. Jeszcze walka w okolicach środka, no ale Richie Maszynka wygrywa to starcie. I w tym momencie mamy przy życiu po stronie Anonimo tylko Innocenta. Ten jednak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze był w stanie złapać jednego z rywali. Chociaż na blisko ISO Innocent się tego spodziewa, ale to wyjście już nie było udane. I to oczywiście w posiadaniu def. No i M1-Eden bardzo szybko dojeżdża od środka, gdzie właśnie jest Killar, gdzie właśnie ma te granaty i widzimy, że robią one różnicę. Innocent też przychodzi do pomocy. No i muszą się zastanowić zawodnicy ekipy atakującej, co zrobić dalej, chociaż nie oni się nie zastanawiają, oni uparcie idą dalej, a jak na razie no to nie była zbyt dobra decyzja. ISO zostaje sam, no ten akurat wie, gdzie jest Demo. Demo też bardzo pewnie, jeszcze chyba po tej pierwszej połowie. Tam naprawdę niewiele brakuje, by złapać swojego rywala. Snax, no, wykorzystuje swoją AWP. Killar fantastycznie też ubezpiecza swojego kolegę. Dopiero teraz rewanż, no ale właśnie ze snajperem tego typu wymiany z reguły kończą się źle. No, Blacktis powinien poczekać na tego flesza. Widać, że już tutaj Snax był dla niego gotowy. Niemniej jednak chyba troszkę poczuł się zbyt pewnie zawodnik Anonimo, stąd takie wychylenie. 4 na 2, taka była przewaga i faktycznie próbował tego swojego szczęścia Black, mimo że widzieliśmy po Snaxie, że już tutaj był gotowy, ale jednak to nie zagrało. Oczywiście sama obrona rampy bardzo ładna od Killara i Snaxa właśnie, tylko że teraz no, jeszcze jakieś nadzieje dla zawodników M1 na pewno są. Olimp już za chwilę podniesie bombę, no i tutaj chyba już bez większego zastanawiania, chociaż ISO łapie Snaxa. Na razie na bombsite A nie ma defensywy, dopiero powolutku tu podchodzą zawodnicy Anonimo. Innocent, no ten się musi pilnować, bo ISO wcelowany, ale jednak to nie działa. I mamy pojedynek 1 na 1, ale Demo wygląda w tym spotkaniu fantastycznie. Zobaczymy jednak, czy będzie w stanie to ugrać. Ma czas, ale jednak Olimp na spokojnie. Jeszcze mu pod celownik nie wszedł, ale tam wydaje się, że Olimp jest całkiem blisko, a to w sumie on widzimy, że łapie swojego rywala. Także start rundy bardzo nieudany dla Anonimo. Innocent jeszcze bliziutko. Tu wydawało się, że musi być rewanż, patrząc na to, ile HP miał Olimp. Ale jednak Innocent no nie był w stanie go dobić, także faktycznie są poważne problemy. Teraz jeszcze świetny timing od ISO. Przewaga 5 na 1, a przecież po stronie Anonimo nie ma pieniędzy, więc tutaj Demo nawet nie powinien do tego podchodzić. Więc to będzie... pewien test możliwości między innymi Demo, ale również Killara. Chociaż to Demo jest gotowy na blisko, nikt tej miejscówki nie sprawdza. 2 fragi zdobyte, sam Killar też sporo skanuje, ale rywal już wychodzi na blisko. No i Killar, mam wrażenie, że
ma tutaj dość spore problemy w ramach tej wymiany. No jeszcze refłap jest na akcja, więc faktycznie tutaj jest problem, ale Innocent na dobrej pozycji i to już jest przewaga Anonymo 3-1, chociaż Richie jeszcze o tę rundę powalczy. Ma mnóstwo czasu. Teraz też udało się podnieść ładunek, ale zobaczmy na zawodników Anonymo, bo oni oczywiście spodziewają się tego, że przeciwnik będzie chciał wejść na bombsite A. Stąd teraz dwójkowo i Black i Killer już przy rampie. Za chwilę kolejne starcie. Richie, czy on się tego spodziewa? Jest kolejny frag, ale jednak Killer na posterunku. No było gorąco. Nawet w tej ostatniej rundzie była walka do końca. To przecież był pojedynek 1-1, więc jeszcze tego zwycięstwa nie możemy przypisywać Anonymo. To wcale się nie musi wydarzyć. Tutaj cały czas M1 Eden może doprowadzić do remisu. No bo 4 staty dla Anonymo w poprzedniej rundzie i teraz utrata broni, to znowu będzie cios finansowy. Zdecydowanie, no ale Demo, on już tutaj jest gotowy od pleców i też może złapać idealny timing. Ależ dwa fragi mu się tutaj pięknie ułożyły. Jest ta przewaga dla Anonymo. No bo właśnie, tak jak o tym mówiłeś, tylko jedna osoba pozostała przy życiu i tak naprawdę Anonymo szczerze może mieć dwa fule do końca tego spotkania. Przypominam, że wynik 15-15 oznacza koniec meczu i podział punktów po jednym dla każdej z formacji, z czego Anonymo byłoby zdecydowanie niezadowolone. Innocent błędu nie popełnia, 4-2 przekazana informacja. No i Richie teraz ważny by działał dość szybko i sprawnie, bo już od pleców jeden z rywali. Blacktris jeszcze jako drugi, to jest obowiązkowy rewanż, zgubiony ładunek. No i Olimp w trudnym klaczu, bo zobaczmy, jak mocno poobijany jest zawodnik M1 Eden. I do tego na plecy wchodzi Snacks, więc tutaj Black nawet nie musi się specjalnie wychylać. On tylko musi pilnować tego, żeby rywal właśnie nie chciał wchodzić, ale Snacks i tak już zdążył wejść na plecy. I...